panie i panowie ambasadorowie, panie marszałku, panowie ministrowie, panowie oficerowie, szanowni państwo. Gdy rozważaliśmy to dzisiejsze spotkanie, powiedziano nam, ale przecież to nie jest okrągła rocznica. Czy warto robić takie spotkanie wtedy, gdy nie ma jeszcze przestrzeni czasowej, która przeważnie bywa punktem odniesienia dla takiego spotkania? Pomyślałem sobie, że rzeczywiście to nie jest okrągła rocznica, ale to jest rok, w którym w Polsce odbędzie się najważniejsze wydarzenie wolnego świata, szczyt NATO w Warszawie. Szczyt NATO w Warszawie, który, jak mamy nadzieję, jak zamierzamy, zmieni charakter obecności Polski w NATO raz na zawsze. Zakończy tę długą drogę, której poszczególne etapy były tutaj opisywane z taką pieczołowitością, wnikliwością i precyzją przez pana profesora Cęckiewicza i uczyni Polskę i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej pełnoprawnymi członkami NATO. I chcę od razu powiedzieć, że na tej drodze, a była ona tutaj precyzyjnie opisywana, wszyscy po polskiej i sojuszniczej stronie odegrali swoją ważną rolę, za którą chcę serdecznie podziękować nie tylko naszym sojusznikom, którzy nas do NATO przyjmowali, ale także przedstawicielom tych rządów, które w może trudnej sytuacji, może z wysiłkiem, ale trafnie, skutecznie i z korzyścią dla Polski do opcji niepodległościowej dołączyli. Dlatego dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu przedstawicielom rządu pana premiera Buzka oraz pana Leszka Millera. Bo w ostateczności wola narodu polskiego w tej sprawie jest wspólna i być może najlepiej wie to pan ambasador Koźmiński, który tak wiele zrobił, by ona mogła zostać zrealizowana. Dziękujemy za to. A gdy miał sięgnąć do osobistych doświadczeń, powiedziałbym, że wychowanie harcerskie, bez względu na to, jaką drogę przejdzie, zawsze będzie miało pozytywne efekty. Dzisiaj Polska znajduje się u progu tej wielkiej zmiany, jaką jest przejście z uczestnictwa politycznego w NATO do pełnoprawnego członkostwa. Dzieje się to w momencie wielkiego, cywilizacyjnego, geopolitycznego wyzwania, jakie stanęło przed całym cywilizowanym światem. Musimy uczciwie powiedzieć, że byliśmy uprzedzani o tym, że ono nadejdzie. To właśnie w Polsce 30 sierpnia 2009 roku w jednej z polskich gazet ukazał się wywiad z ówczesnym premierem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem, który jasno odpowiedział na pytania dziennikarza. Tak, chcemy zmienić układ polityczny w Europie i zastąpić obecną strukturę porozumieniem Rosji z poszczególnymi krajami. Słowa te zostały wypowiedziane rok po agresji na Gruzję i pół roku przed śmiercią całej polskiej elity nad Smoleńskiem. Trudno przypuścić, by świat nie zobaczył tego ostrzeżenia, nawet jeżeli o nim milczą.
rychło więc nastąpiły kolejne wydarzenia. Agresja na Ukrainę, śmierć ponad 300 niewinnych ofiar lecących holenderskim samolotem, wkroczenie do Syrii, a wreszcie nieomal apokaliptyczna wizja zalewu Europy przez ludy z północnej Afryki i Środkowego Wschodu. To jest właśnie sytuacja, wobec której dzisiaj stanęliśmy. W tej sytuacji Polska wykona wszystkie zobowiązania sojusznicze. Chcę to raz jeszcze jednoznacznie potwierdzić. W tej kwestii nie ma różnic bez względu na partie polityczne i opinie ideowe. Zostało to jasno potwierdzone podczas ostatniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jaką odbyliśmy u pana prezydenta Rzeczypospolitej. Wszelkie inne działania, zwłaszcza takie, które wzywają do zachowań antynatowskich, należy widzieć jako skutek świadomej lub nieświadomej zewnętrznej dywersji. Ale nie tylko rząd i nie tylko armia, ale także cały naród polski stoi na gruncie sojuszniczej jedności i obrony przed możliwą agresją, bez względu na to, z którego kierunku ona nastąpi. Jestem przekonany, Polacy są przekonani, że ta nasza determinacja znajdzie pełne odzwierciedlenie i pełną wzajemność ze strony naszych sojuszników w lipcu podczas szczytu NATO. Dziękuję bardzo.